Jak przechowywać zieloną fasolkę, którą zerwiemy z krzaka, żeby nie była po jednym dniu taka właśnie giętka flakowata? Już Wam pokazuję. Fasolkę szparagową dajemy do pojemnika, zalewamy zimną wodą i wkładamy bez przykrycia do lodówki, do jakiejś tam szuflady. W ten sposób fasolka będzie mogła Wam leżakować w lodówce ponad tydzień czasu i będzie dalej jędrna, nie będzie taka właśnie flakowata, o, jak to, co Wam pokazałam. A na dowód tego popatrzcie sami, po prostu popatrzcie, jaka jest dalej jędrna. Widzieliście to? I tak przechowujemy właśnie fasolkę. I w ten sam sposób przechowujemy ogórki, żeby dłużej przetrwały, żeby były jędrne. To robimy to samo, co pokazałam Wam z fasolką.